Pytacie mnie w wywiadach jak ten karny obroniłem zwalił. Ogólnie sytuacja jest prosta. Przed meczem widziałem jak James grał na stronie i użył jakiegoś tam dziwnego kodu. Ja przed meczem elegancko, skrzyneczkę otworzyłem, kodik żabał wpisałem, lewu z coś tam rękami machał. Chuj no co mu chodziło? Piła jest krótka, kodzik żabał na stronce wpisany, rzut karny zwalił, obraniany, eloelo gargulce. Halo halo, witam Państwa serdecznie z tej strony żaba żabicy już kolejny odcinek z Jesgo Skinsa na moim kanale. Chciałem Was na wstępnie troszeczkę przeprosić, bo za poprzednie intro nie było takiej wysokiej jakości też troszeczkę ten pomysł pomysł był, ale nie było tego wykonania jak gdzieś tam było, bo do lepszej w przyszłości obiecuję wam to konik, oczywiście żaba YouTube, Monusi do doładowania, 20 na start jesteśmy świeżo, znaczy świeży już dzień po genialnym meczu Ligi Mistrzów Real Madrid, Manchester City 3-3. Piękne bramki, piękne widowisko. Dajcie na się mecz podobał. No i co, jestem usatysfakcjonowany, ale moja różnica dopiero dzisiaj: Barcelona, PSG. Liczę przynajmniej na remisik w obecnej formie. Oczywiście Barcelona i PSG. Dobra, bo jest to mecz na saint w Paryżu. Lecimy sobie dzisiaj z tematem: mamy wiosenną szneczkę Spring Case. Kościół 12,60 i ma piękną kosę, Klasyczny knife, fade. W ogóle Classic Knife to jest jakiś nowy nóż? Czy coś mi Classic Knife? Nie wiem, myślałem że, myślałem, że to jest inny nóż na początku. mam też Shadow Daggersy Fade, co ciekawe. Mamy też tutaj AK Fuel well Injector, naprawdę skinów jest sporo. Widzimy sobie z tematem i testujemy tradycyjnie w nasz ostatni sposób. Zobaczymy 12,60 cena jeszcze ok. Ostatnio, jak sami wiecie, te skrzynki troszeczkę droższe. No, mnie nie sprzyjały akurat. Tak, może u Was sprzyjają. Może wy macie większe farta. Ale mi te nie sprzyjają. I póki co tutaj Atelisik nam wjechał na rejon. A nie, nie wjechał nam Atelisik. Myślałem, że Atelisik troszeczkę by kosztował więcej. 37,80 będziesz kosztował ten trójpak tutaj. No i mamy Neo Queen. Mamy MK Baskill. Już jest fajnie. Już jestem zadowolony. 55 zł. Nie wiem, myślałem, że droższe jest to 50. Ale w każdym razie Baskill zrobił nam robotę. I już wjechał szybki proficik. Także póki co Springcase fajnie się rozpoczyna. Tutaj, myślałem, że jest Black Nile ta wóbka w ogóle. Tutaj mamy 1163. Będziemy sobie testować z racji że jest, tak, no wiosna, piękna pogoda na dworze, oby jak najdłużej. Ale z tego co patrzyłem na... Łoo, co wow, co dało? To ateli w stand nam tyle dał 44. Da dawno nie mieliśmy tak szybkich dwóch już proficików na tych strzyneczkach. Ostatnio troszeczkę było gorzej, jak sam wiecie, dwa razy five Angry Mob. W ogóle to jest skinek konkursowy, więc sobie go wypłacimy prawdopodobnie. 60 ziko. Pięknie, kurde, pięknie, patrzcie. Naprawdę fajnie to leci. My polejemy sobie na kostkę Classic Knife na tą kostkę. To jest, Wam powiem, 001 to nie jest wcale aż tak mało ogólnie, jeśli chodzi o niektóre strzynki, bo tam było kilka zer po przecinku jeden i była szansa na kosy. A tu jedno, że fajnie zbilansowana, bo widzicie, fajnie leci, trzy dyszki, dwie dyszki, pięć dyszek to jeszcze szansa na te potencjalne kosy, więc się tutaj postarali. Po raz kolejny 33 ziko, jest ok, nie schodzimy poniżej tam jakiegoś poziomu konkretnego, tutaj również mamy gloczka w ogóle bardzo ładnego, to jest Buffer nawet bym powiedział, aha, Battle Scare czyli zmyła, klasyczna zmyła na glocku w ogóle, właśnie to jest skin, tego bardzo lubię z tego powodu, że on w sumie w każdym stanie tak samo się prezentuje, nie wiem, czy zauważyliście, ta pasza na przykład Pit Viper, jaka jest różnica, 8 zł. musiało przyjść gorsze rozdanie, oczywiście, no to było pewne, wiadome, nie zawsze będzie kolorowo na łazarskim rejonie Fuel Injector Pit Viper ICO 2470 jest przyzwoicie, jest przyzwoicie. Batla zakręcimy, jadę się na mecz widzowie kibicować z chłopakami i będę oglądał. Mam nadzieję, że dużo picia nie będzie 37 zł. No i USB Cortex ich wjechał taki, fajnie, 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 fajnie wbiło. Pytanko dzisiaj będzie konkursowe do widzadu nagrywek, oczywiście, serii waszej, ulubionej i też to uwielbiam nagrywać, fajnie się to nagrywa zawsze. Tak dreszczyk emocji, też fajnie się patrzy na to, jakie na taktyki i tak dalej. Dzisiejsze pytanie będzie następujące. Już mi się to powoli te pytania kończą. Pytałem, jaki jest wasz, pytałem o wiele rzeczy, dzisiaj pytam, jaki jest wasz ulubiony napój? Woda to się za napój i moim jest aktualnie woda i kolazero, nie? Także tutaj liczymy na o wasze odpowiedzi. Oczywiście, każdy punktik pod każdym filmem zapisujemy potem koło, o którym losujemy na początku odcinka. Tak jak to już miało miejsce dwa razy. I kolejny raz też to będzie miało miejsce. 30 ziko, jest ok, jest ok, Nie ma szaleństwa tutaj w tej szynce. Fajny jest balansik, mimo że troszeczkę był inny tutaj pomysł. To ta szynka jest zajebiście zbalansowana. 42 i bardzo dużo raz na plus. sobie jakiegoś batelka jeszcze zrobimy, aczkolwiek liczę, że tu jeszcze czymś nas ta szyneczka zaskoczy w zwykłym otwieraniu. 18,73, że coś z tej górnej półeczki chociaż mogłoby wjechać, Nie musi to być kosa. Mamy dwa 5 -y angry moby i tutaj mamy... 59-60 zł. Jest ok, jest naprawdę ok. Teraz sobie przyjdziemy do case Batla i sobie zrobimy Batla na tej świneczce na Spring Caseie i takich, takich szyneczek zrobimy sobie M4 Case jest na promce, też zrobimy odcinek z tej szynki bo 20% promka to jest promka naprawdę fajna Zaszalejemy, damy 12 szynek oczywiście sobie dodamy od razu bocika i myślę że nad tym dzisiaj zakończymy będzie szybki odcinek krótki i samu, patrzcie, bo ty samu mamy mamy bota i same także witam Szymuś serdecznie popizgamy się troszeczkę z Szymusiem na batlach. I co? I póki co na początku tutaj odskoczyliśmy, mamy tego 5.7-a, też chyba na konkursie damy, wypłacimy sobie, to jest piękny skinek. nie? Piękny skinek, więc jak wygramy tą battle, to gdzieś tam go sobie już nie będziemy na filmie poza kulisami, sobie go po prostu wypłacimy albo no na kolejnym filmie zobaczymy. Mfozauru stat Tracku, tutaj jemu też wcześniej wypadł, na razie mamy 14% przewagi. Tutaj też myślę, że podgonimy, well-worn track. mamy tutaj sześć do tej awupki. Co ciekawe, patrzcie, że tutaj praktycznie nie, Czekajcie, ta skrzynka kosztowała. No tak, trzy skinki są troszeczkę z nas skrzynki. Teraz będzie, nie nie będzie cztery i sam goni nas. Jest ok, jest ok. jeszcze 7 skrzynek, a już i tutaj, tek 9 ziko. Już zaraz w ogóle będzie Batla. Cena Batli, nie, jeszcze 40 zł. To jeszcze trochę, troszeczkę się pośpieszyłem. Powinny być jakieś lepsze dropy pod koniec. Stało 8 skrzynek, tak naprawdę. 8 dropów, 4 skrzynki. Tegloczek za 5 ZICO mamy tą przewagę. Myślę, że już tego nie stracimy, raczej tutaj. Ale fajnie, jakby jeszcze jakiś poleciał taki solidniejszy dropik, wam powiem, żeby właśnie przebić tą łączną cenę. battley. mamy P250, dobra, przebijamy, przebijamy w tym momencie. Już jesteśmy 160 parę złotych, i czyli sam to odrobi, nie odrobi tego. No, troszkę podrobi, troszkę podgonił, ale dobra, pula się podbiła. 218, jestem zadowolony, no bo na tyle. Trzymajcie się, majstry. Do następnego, Siemano.